Daniel, rozmawiamy o oziębłości kobiet. Czy są jakieś ćwiczenia dla pary bądź innej konfiguracji, które jakoś zwiększają to libido u kobiet, jakoś pomagają im bardziej cieszyć się z seksu? Mhm. Tutaj musimy wyjść od założenia, że na ten seks jakaś ochota musi być u obydwojga partnerów. Choćby minimalna. Tak. Jeśli oni chcą, żeby ten seks był, chociaż do niego nie dochodziło, czy przez dłuższy czas nie dochodzi, to pierwszą kwestią jest zastanowienie się, czy oni siebie akceptują, swoją cielesność, to jak wyglądają i tą relację. To jest naprawdę taka podstawa. Jeśli tak jest, to też jest tam miejsce, żeby porozmawiać o fantazjach, o potrzebach seksualnych, o tym, dlaczego do tego seksu może nie dochodzić. To może być dobre preludium, porozmawianie o swoich fantazjach seksualnych, do tego, żeby pójść dalej. Czyli najpierw raczej taką gimnastykę umysłową wykonujemy. Bo tam wszystko się zaczyna. Często tak bywa. No nie wiem dlaczego, ale kobiety po ślubie to się zmieniają. No pewnie tak jest. Naprawdę? Tak. Ale z czego to wynika? Z doświadczenia mojego. Ale to dlaczego kobiety już potem nie chcą? No bo to jest wszystko dobre do czasu. Jakie buty, tak. I to bardzo. Jeszcze jak mają koleżankę nawiedzoną, to wtedy jest okropnie. I znów trzeba zmieniać. Ja staram na ogół nie zawierać ślubów, więc nie mogę pani powiedzieć. No nie sądzę. 30 lat jestem ze swoim mężem, także myślę, że nie ma powodów do narzekania. Czy kobieta to tak jak wino, czym starsza, tym lepsza? Mnie szczerze to tak. Nie, nieprawda. Ja jestem po ślubie, w tym roku minęło 30 lat. Jedna żona, jedna partnerka, jedyna. Super jest. No bo dobrze, jesteśmy w takiej monotonii. I no, szukamy czegoś nowego, tak? Im jesteśmy starsze, to szukamy czegoś nowego. A zakładając, że problem jest jednak bardziej w kobiecie, i w niej jest ta niechęć do seksu, to czy są jakieś metody, ćwiczenia, żeby ta kobieta poznała lepiej to swoje ciało, bo to też się wydaje kluczem, prawda, do satysfakcji seksualnej, żeby poznała swoje ciało, przez to swoje potrzeby i to, jak ono reaguje na różne stymulacje. Ćwiczenia, o które pytasz, są raczej kolejnymi etapami. Kiedy przychodzi osoba i mówi o tym, że nie ma ochoty na seks albo jest jakoś zablokowana w kwestii seksu, najpierw zajmujemy się tym, co w głowie, żeby tam zobaczyć, jakie są przyczyny i poukładać to trochę. Dopiero no, ale później... załóżmy, że wszystko jest w głowie w porządku, to co dalej? Wiesz co, to bardzo często takim krokiem, jeśli ta kobieta jeszcze na przykład nie inicjowała seksualnie albo ma jakieś opory przed tym, jest tak zwany trening masturbacyjny, czyli po prostu poznawanie swojego ciała, poznawanie reakcji swojego ciała, sposobów do tego, żeby po prostu podniecić, dochodzić i w jakiś sposób też móc pokierować partnera, więc to jest najprostszy sposób. A w jakim wieku kobieta powinna zacząć taki trening, czy to tak brzydko brzmi, ale zacząć poznawać swoje ciało? Wiesz co, to bardzo zależy od środowiska i rodziny, w której jest, bo jeśli ona jest w środowisku czy rodziny, w której masturbacja nie jest akceptowana, to tutaj nie możemy powiedzieć, że w wieku na przykład 15 lat ona powinna zacząć się masturbować, bo to będzie po prostu niepoprawne. Myślę, że... No ale dlaczego? No przecież jej rodzina nie musi być obecna przy tym. Mhm. Ale bardzo często ta blokada jest trochę taka zaimplementowana przez rodzinę i bardzo często jest związana z tym, więc to, jaki mamy przekaz od rodziców, bardzo często blokuje nas, chociażby przed tą masturbacją. Masturbacja jest tak naprawdę naturalnym kawałkiem rozwoju psychoseksualnego, więc ona powinna nastąpić wtedy, kiedy po prostu czujemy, że jest na to czas. Więc trudno powiedzieć, czy to jest 12 czy 18 lat.